Dopuścił się tego już dorosły po wyjściu z poprawczaka i z więzienia Dawid. I co pokazuje nam ta historia? Ta historia pokazuje nam właśnie to, że są takie przypadki, że są tacy zwrodnialcy, jak tutaj wspomnieli panowie przede mną, co do których nie ma wątpliwości, że kara śmierci jest jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem. Jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem, bo tak, teraz ten Dawid trafi do więzienia. Może trafi na dożywocie, a może dostanie 10 lat i wyjdzie za dobre sprawowanie po tych 10 latach. Może wyjdzie po 15, może wyjdzie po 20. Będzie dalej dorosłym człowiekiem, który jest tak już spaczony od najmłodszych lat, że prawdopodobnie po wyjściu z tego więzienia znowu się dopuści takiej zbrodni. I gdzie tutaj jest sprawiedliwość? Gdzie sprawiedliwość jest w tym, że my wszyscy jako podatnicy, a zwłaszcza rodziny tych ofiar, w swoich podatkach utrzymują takich zwrodnialców w więzieniach. A oni tam sobie żyją i czekają, aż dostaną przepustkę, będą mogli z tego więzienia wyjść i znowu takiej zbrodni dokonać. Nie ma tej sprawiedliwości. Jedyną sprawiedliwą karą w takich szczególnych przypadkach morderstwa ze szczególnym okrucieństwem jest kara śmierci i Konfederacja od początku mówi, od początku środowiska tworzące Konfederację o tym mówią, że przywrócenie kary śmierci właśnie w takich szczególnych przypadkach, kiedy nie ma wątpliwości, że to właśnie ten człowiek dopuścił się takiej zbrodni, ta kara śmierci powinna obowiązywać.